Makabrycznego odkrycia dokonał jeden z pracowników zieleni miejskiej w Tarnowskich Górach. W poniedziałkowe popołudnie podczas przecinania krzewów nieopodal marketu przy ulicy Bałkańskiej natrafił na rozkładające się już zwłoki. Choć to miejsce z widocznie wydeptaną ścieżką, ewentualni przechodnie mogli nie zauważyć ciała, ponieważ to było przykryte porastającymi gałęziami krzaków. Policjanci na miejscu potwierdzili, że są to zwłoki mężczyzny w zaawansowanym stanie rozkładu. Przybyły na miejscu prokurator, razem z technikiem kryminalistyki wykonali oględziny. Została zlecona sekcja zwłok, która miejmy nadzieję pozwoli nam znaleźć odpowiedzi na tożsamość tego mężczyzny i okoliczności śmierci. Nieznany jest również wiek ofiary. Jak przekazała policja w Tarnowskich Górach, która na zlecenie prokuratury rejonowej prowadzi czynności w tej sprawie, zwłoki znajdowały się w takim stanie, który wskazuje, iż mogły leżeć tam nawet od kilku miesięcy. To jednak zbyt wcześnie, by mówić o jakichkolwiek szczegółach, tym bardziej, że mogłyby naruszyć dobro prowadzonego śledztwa.